witam Państwa na pierwszym wydarzeniu z cyklu Wild Pictures. Rozmowa będzie dotyczyć weryfikacji faktów. Naszymi gośćmi są kuratorzy programu Wild Pictures, artyści Witek Orski i Krzysztof Pijarski. Oraz naszą gościnią jest Maja Czarnecka, dziennikarka z AFP. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość opowiedzenia o naszej pracy, która jest dosyć niewdzięczna, żmudna i nie spotyka się ze zrozumieniem wielu osób. W każdym razie traktuję to dzisiaj jako szansę, żeby przybliżyć naszą pracę fact-checkerów, a niektórzy nazywają nas cenzorami. Mamy mówić o obrazie. Właściwie fotografia powinna być takim tematem decydującym, ale kiedy mówimy obraz, to myślę nie tylko o fotografii, ale o nagraniach, które docierają do nas z Ukrainy w bardzo dużej ilości. Wojskowi podobno, nie wiem, nie znam zbyt wielu, ale mawiają, że na wojnie pierwsza ginie prawda. Mam też takie wrażenie, po 24 lutego sieć zalała ogromna ilość fałszywych publikacji i fałszywych obrazów wyrwanych z kontekstu. I nasza redakcja AFP Sprawdzam, która zajmuje się fact-checkingiem. Gdybyśmy tak dla porządku jeszcze rozwinęli skrót AFP. Dobrze, oczywiście, przepraszam bardzo. To może ja dwa słowa powiem o AFP. Francuska agencja prasowa Agence France-Presse jest jedną z trzech światowych agencji prasowych. My uważamy, że najstarszą, obok Reutersa, Associated Press i właśnie AFP. Mamy zasięg globalny, około 2000 dziennikarzy, pracuje na całym świecie. Od 5 lat, poza tym, że opisujemy świat tekstem, relacjonujemy fotograficznie, wideo i tak infografią, zajmujemy się fact-checkingiem. Fact-checking, dla tych, którzy może nie wiedzą, to jest twór ostatnich 5 lat. Debankujemy informacje fałszywe, które są w mediach społecznościowych, a jest tego rzeczywiście sporo. Mamy już 100 dziennikarzy, którzy pracują w 30 krajach, więc mamy serwisy po francusku, angielsku, po polsku, po czesku, po słowacku, rumuńsku, arabsku, bo każdy fake, znaczy jeden fake może być ten sam, ale ma różne wersje językowe, może być po arabsku, po polsku, ale jest zawsze podobny. Ale przejdźmy do wojny na Ukrainie. O ile 2 lata przed wojną zajmowaliśmy się głównie COVID-em i pandemią, od 24 lutego zajmujemy się właściwie niczym innym, tylko wojną. I jest 24, trzecia rano, pierwsze rakiety, pierwszy ostrzał na teren Ukrainy, wszyscy to wiemy. Dziennikarzy jeszcze nie ma. No, trudno, żeby byli tam, gdzie spadają bomby. Nasza redakcja AFP w Kijowie liczy sobie około 20 osób, ale siłą rzeczy nie jesteśmy w terenie, nie jesteśmy tam, gdzie spadają pierwsze bomby, więc sieć zalewają jakieś obrazki, niezweryfikowane. A pierwsze obrazy nasze to są, z pierwszego dnia wzięłam zdjęcia, to są zdjęcia bardzo... To nie są zdjęcia, które relacjonują przebieg tej wojny, tylko raczej konsekwencje. To są ludzie gdzieś już ranni, są ludzie, którzy gdzieś w metrze się chronią. Następnego dnia mamy 25 lutego już zdjęcia z zburzonych domów i akcji ratunkowych, ale nadal nie ma zdjęć i nie ma obrazów, które pokazują działania zbrojne, ponieważ sieć nie lubi próżni, internet oczywiście zaraz wypełnia się różnymi filmami. I tak pojawia się już 24, kilka godzin po ataku, film, który bardzo trafia do ludzi z ostrzału gradami. No, na pierwszy rzut oka jest to bardzo prawdopodobne.
jeżeli będziesz mógł włączyć mi niedługo ten film, ale ja jakbyś jeszcze wrócił sekundeczkę do tej planszy, to opis tego filmu to jest kilka kilometrów od Kijowa. Datę mamy 24, ktoś to zamieszcza w Polsce, są też publikacje w Rumunii. Zamieszcza to Nexta, więc wiarygodne by wydawało się źródło. Wszyscy oglądają, ma to 305 tysięcy wejść, bardzo szybko. Jak uwaga, czy dźwięk nie będzie jakiś dramatycznie mocny? Nie jest żaden jak na razie. To może i lepiej. I ludzie wierzą, że to jest rzeczywiście ostrzał rakietowy podczas tej wojny. Otóż nie, to jest stary film. Myśmy przeprowadzili weryfikację tego obrazu i okazało się, że on jest z 2018 roku. I to, co nas w nim zadziwiło, to taki spokój tych żołnierzy, ich ubiór, nie mają kasków, nie mają hełmów, coś tam do siebie mówią. Komputera będzie się. No może wystarczy, bo to będzie właściwie cały czas to samo, ale chciałam powiedzieć, że ten film odnajdujemy w... Pierwsze udostępnienie jest z 2018 roku. Do... Tak. Właśnie na tym slajdzie widzimy, że publikuje to Nexta, prawda? Więc naprawdę wydawałoby się wiarygodna strona. Ale w momencie, kiedy zaczynamy grzebać w internecie, to najwcześniejsza publikacja, którą odnajdujemy, to jest z 25 grudnia 2018 roku. Czyli to jest stary film i to nie jest film z tej wojny. Co dziwnego, co śmiesznego może, że ten film wówczas jest użyty przez drugą stronę, prawda? Że Rosjanie oskarżają Ukraińców o to, że dokonują strzału w Mariupolu, prawda? Więc jeden film ma taką obosieczną broń, więc to jest ciekawe. Następny film, również tego samego dnia, pojawia się film z ostrzału czołgów z Boże Święty. To jest Bayraktarami, prawda, TB-20, tureckie drony bojowe. Ja nie jestem dobra w technologii wojskowej, ale ten film jest, krąży w sieci, jak to wspaniale Ukraińcy też tutaj niszczą rosyjskie czołgi. I nie wiem, czy mamy to możliwość pokazania tego filmu. Nie. W każdym razie również, to jest taki przykład wyrwania z kontekstu prawdziwego filmu, ale to nie jest z tej wojny. Podczas gdy udostępniają to użytkownicy, święcie przekonani, że to jest rzeczywiście film obrazujący to, co się dzieje 24 lutego. Okazuje się, że to jest film, który pochodzi z Syrii. Z 2020 roku syryjskie czołgi, a nie rosyjskie. Pojawiają się zdjęcia, tak jak to, dzieci salutujące, przyjeżdżają żołnierze. Bardzo prawdopodobna scena, ale również po sprawdzeniu okazuje się, że to jest nie z tej wojny. To jest jakieś defilady. To jest stare zdjęcie. Bardzo łatwo
manipulować obrazem. To jest taki prosty przykład okładki. Okładka jest prawdziwa. Tytuły z boku są prawdziwe, data jest prawdziwa, zdjęcie jest prawdziwe. Tylko tytuł nie jest, podtytuł nie jest prawdziwy. Król kłamstw. Taka miękka bardzo dezinformacja, ona drąży umysły. A prawdziwy tytuł brzmiał Bohater wolności. Tak. Przepraszam. A to zdjęcie na tej okładce wykonał ukraiński fotograf Aleksiej Furman, który był wtedy w Kijowie i zrobił to zdjęcie. A w ogóle jest deweloperem gier i doświadczeń VR, a kiedyś był dziennikarzem i teraz wrócił do profesji dziennikarskiej i zrobił to zdjęcie na miejscu i ono wylądowało na okładce Szterna. Nie? I ono zostało w taki sposób przeprogramowane przez tych, nie wiem, troli internetowych, którzy próbowali odwrócić to znaczenie. Tak. Ale to jest bardzo prosty sposób, 5 minut roboty chyba dla kogoś, kto potrafi rzucić później do sieci i to krąży. A odpowiada to jakimiś, prawda, oczekiwaniom, więc jakiejś tam części społeczeństwa. Tutaj mamy bardzo ciekawy przykład. No niby to jest, po prawej stronie jest publikacja fałszywa, z opisem, że to jest swastyka. Przypisano tej treści fałszywy, prawda, fałszywą narrację, którą promuje Putin, mówiąc o tym, że Ukraińcy to są faszyści, naziści, a dzieci też są oczywiście już małymi nazistami. Więc zdjęcie zostało. To jest rzut ekranu z nagrania, z uroczystości, która odbyła się z okazji 55. rocznicy pierwszego lotu w kosmos. Jakbyś puścił ten film, to zobaczą Państwo, jak ustawiają się młodzi ludzie i widzimy, że nie jest to swastyka, tylko 55. Są baloniki, no i to są mali naziści, którzy tak biegną. Co więcej, oczywiście wydarzenie odbywało się w Rosji, a nie w Ukrainie, tak? Tak, oczywiście. To jest w miejscowości Pienza. Tak, to jest na Syberii. To jest miejscowość. Także i całej masy odwróceń, nie? Tak, to znaczy wyjęcie czegoś z kontekstu, nieważne co to jest, ale pasuje do jakiegoś innego, nadanie mu nowej treści, w którą odbiorcy będą wierzyć. Okej, okay, to może następna plansza. Dziękuję. Tu też taki bardzo prosta manipulacja i proste przekłamanie. Pewnie Państwo widzieli protest Mariny Ofiannikowej w rosyjskiej telewizji. Nie wiem, czy to nie jest jakieś echo. I oczywiście pojawia się bardzo szybko, żeby było 1-1, niby protest przeciwko prezydentowi Zełenskiemu w telewizji ukraińskiej. No nie było takiego protestu. Ta dziennikarka nie wystąpiła w tej telewizji. To jest oczywiście twór rosyjskich troli. To jest taki przykład takiej. Może jeszcze można powiedzieć, tak, bardzo jak, to, jak to odkryliście, nie? Że tutaj widać przezroczystość na ramieniu. No, to są jak się przyjrzeć właśnie dokładnie temu wideo, to widać, że po prostu ta postać została wklejona. Tak, że to jest, tak, to jest taki bezczelny green screen, na którym została sfilmowana ta pani i naklejona na wiadomości. Studio jest prawdziwe? Studio jest prawdziwe? Tak, to są normalne wiadomości ze studia, na które została naklejona pani, która wyciąga kartkę. Jest trochę za duża, jakby inaczej oświetlona, spoko. I to się wydarzyło dzień po tej. Dzień po, tak, Owsiennikowej. Taka pokazania dokładnie tego samego, tylko w ogóle na odwrót, nie? Taka odpowiedź fejkowa. Tu mamy
coś, co się wpisuje też w taki sposób postrzegania Żeleńskich jako bogaczy i tak dalej. Więc tutaj mamy Elena Żeleńska na Lazurowym Wybrzeżu. Oczywiście może tak można by było uwierzyć w to, że rzeczywiście tak jest. Nie widać tu specjalnego retuszu, chociaż właśnie co jest ważne, że my oglądamy te publikacje na małym ekranie naszych telefonów. Nikt z nas się nie wpatruje, czy tutaj ta szyja jest dobrze wklejona, czy gdzieś nie doklejono jakiejś roślinki, czy ta barierka jest równoległa, czy nie. Okazuje się, że to jest sfotoshopowana Elena, która nie jest tutaj Eleną. Jest to zdjęcie jakiejś kobiety, która sobie wychodzi być może na Lazurowym Wybrzeżu. Jeżeli się przyjrzymy, to tutaj doklejono zieleń, nawet jakieś logo butów jest zmienione. Na oryginalnej fotografii mamy inne logo. Barierka jest też przerobiona. No ktoś pracował nad tym. Co? Tak, wrócić, tak? Dobrze. Tak. Znaczy, bo może warto jeszcze podać kontekst, że to zdjęcie, ono sugerowało, że podczas gdy, prawda, Ukraina jest w trakcie oblężenia i ludność cywilna cierpi, Elena Żeleńska wakacjuje sobie, wpławi się w bogactwie, w Nicei po prostu i tacy z tych żeleńskich patrioci, nie? Tak, oczywiście, już nie mówię takiego oczywistego kontekstu, no to jest tak, to tutaj kraj walczy, giną ludzie, a ona sobie z torebką chodzi po bulwarze La Croisette w Cannes, prawda, więc tu mamy taki kolejny prosty przykład dezinformacji. I rzeczywiście tu przyjechały dzieci z Mariupola do prezydenta Słowacji, no ale one nie trzymały flagi Pułku Azowa. W oryginalnym zdjęciu widzimy, trzymały po prostu zupełnie inną flagę. I właściwie jest to bardzo proste sprawdzić, każdy z nas. My nie mamy żadnych innych instrumentów, które pozwalają nam sprawdzić. To każdy z nas może wygooglować, zapisać to zdjęcie i wygooglować wstecznie obrazem i sprawdzić, jakie były pierwsze udostępnienia, pierwsze publikacje. Jeszcze można powiedzieć jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to jest też bardzo charakterystyczne, znaczy skuteczność tego typu fejków wynika po prostu ze sposobu, w jaki my wchodzimy w interakcję z tego typu przekazami, nie? No bo to jest, prawda, no, sami znacie to doświadczenie, nie? Otwieracie Instagrama, dostajecie takie zdjęcie z takim mocnym komentarzem i szerujecie to, nie? Albo lajkujecie, albo przesyłacie dalej, albo komentujecie, co za okropność, nie? I przecież nikt nie ma takiego odruchu, że no dobra, sprawdźmy, czy to jest prawdziwe zdjęcie, no nie? Albo przyjrzyjmy się z bliska, czy tam ktoś czegoś nie photoshopował, prawda? I to właśnie, i to potem, jeśli takie zdjęcie trafi w dobry moment, nie? No to potem idzie falą, nie? I może uzyskać jakieś dziesiątki czy setki tysięcy udostępnień i bardzo trudno to jest potem odkręcić, nie? Tak. No, wszystko działa na emocjach, prawda? Pierwsza emocja się liczy, ojej, jakie to straszne, już muszę się tym podzielić z całą resztą przyjaciół, znajomych i szeruję to. Tak. Tutaj mamy taki przykład, nad którym może chwilę bym zatrzymała się. To jest prawdziwe zdjęcie, ono nie zostało podrobione, ale nadano mu fałszywą treść, inny kontekst. Jak Państwo przeczytacie, hasłem po polsku to jest kupię okna, chciałbym mieć u siebie te okna, które wytrzymały wybuch, który poprzewracał samochody. No i właściwie tak na pierwszy rzut oka, to dziwne, prawda, że są przewrócone samochody, a okna całe. Więc weryfikacja tej publikacji zajęła nam sporo czasu, dlatego że trudno jest udowodnić coś, czego nie było, prawda? No nie było wybuchu.
a jednak samochody są przewrócone do góry kołami. Więc jak zwykle, bo to jest zasada naszej pracy, docieramy do źródła. W tym przypadku źródłem to zdjęcie zrobił fotograf Associated Press 2 kwietnia, a może 3, już nie pamiętam, czyli zaraz po tym, jak pierwsi dziennikarze wjechali do Buczy po wyjeździe Rosjan. I on robił reportaż w jednym z budynków, zresztą niedaleko słynnej ulicy Jabłońskiej. I natknął się na taką scenę, na której właśnie widzimy żołnierza, idą dzieci wśród wokół niego i widać te poprzewracane samochody. Opisał to jako po prostu zdjęcie zniszczonej Buczy. Do tego dopisano całą historię sugerującą, że w tej Buczy to się nic nie wydarzyło. Tam w ogóle nie było żadnej wojny. Te samochody ktoś sobie poustawiał, w domyśle Ukraińcy, po to, żeby imitować wojnę. Najpierw odnaleźliśmy miejsce, w którym to zdjęcie zostało zrobione. Tak się złożyło, że mamy cudowny instrument, jakim jest Street View, i udało się dosyć szybko, jeżdżąc jakby wirtualnie po Buczy, odnaleźć blok, w którym, który widzimy na zdjęciu. Ja zaznaczyłam takim czerwonym kółkiem jakiś element piwnicy, daszku czy i okna, który jest ten sam. Ja wyszłam z założenia, że to zdjęcie będzie niedaleko ulicy Jabłońskiej, na której to zobaczymy w innym fact-checku, odkryto około 20 ciał. To jest ta słynna ulica, gdzie leżą zabici przechodnie. Doszłam do wniosku, że skoro nasi dziennikarze AFP byli na tej ulicy, to pewnie krążyli gdzieś obok. I jeździłam tym Street View w okolicy i szukałam budynków i szkoły. I tak natrafiłam na ten budynek. Ale to jakby może nie jest najistotniejsze. Drugą rzeczą było przejrzenie grup facebookowych Buczy i szukanie innych zdjęć, które wrzucali mieszkańcy, i szukanie informacji, a być może coś znajdziemy podobnego. Żeby dowiedzieć się czegoś, staramy się po prostu dotrzeć do jak największej liczby zdjęć, filmów, relacji. Napisałam na grupie na Facebooku mieszkańców Buczy, czy kojarzą to miejsce, czy mogliby coś powiedzieć na ten temat. I wtedy kilka osób zareagowało, podało mi też adres, potwierdziło się w ten sposób to, co wyszukaliśmy. I zdarzyła się nam bardzo ciekawa historia, bo szukając zdjęć znalazłam jakiegoś Forda Transita, na którym był telefon, i zadzwoniłam do tego pod ten telefon. Ten telefon, nie wiem, czy tu jest widoczny, może nie jest. To jakaś firma Automotors. I rozmawiam z człowiekiem, dosyć to trudne było, bo on... Ja nie znam ukraińskiego ani rosyjskiego, więc coś tam po angielsku próbujemy ze sobą rozmawiać. Ja mu mówię, czy mógłby mi coś powiedzieć, dlaczego jego samochód jest tak zniszczony. Bo nasz fact-check opierał się, chcieliśmy udowodnić po prostu, że te zniszczenia były innego rodzaju niż wybuch jakiejś bomby. Tak? I ten człowiek był, w ogóle nie wiedział, o co chodzi. W ogóle nie wiedział, że ja znalazłam jego samochód. Bo
ten samochód został mu skradziony. I ja, będąc w Warszawie, fakt-checkując jakieś zdjęcie, informuję go, że jego samochód jest na ulicy Sadowej 4B w Buczy. To było tak przekomiczne, że on natychmiast oczywiście pojechał na to miejsce i wówczas zrobił nam kilka zdjęć, bo chciałam, żeby pomógł nam wytłumaczyć, że nie było tam wybuchu żadnej bomby i że te samochody zostały staranowane, przewrócone, zniszczone. Więc zielony lakier na Fordzie Transicie dla mnie był jednym z dowodów na to, że przejechał się po nim, obok niego, jakiś pojazd opancerzony czy czołg. Natomiast na ślady gąsienic na asfalcie również są dowodem na to, że no, nie jeździł tutaj nikt normalnym samochodem. Prawda? W ten sposób dotarliśmy do kolejnych świadków, którzy nie wyjechali z Buczy i którzy byli w tym bloku, podczas gdy został on zajęty przez rosyjskich żołnierzy. I co się wydarzyło? Okazało się, że rosyjscy żołnierze, którzy zajęli mieszkania tego bloku, parkowali swoje czołgi i swoje wozy opancerzone pod blokiem, żeby nie były widoczne z góry, bo latały drony, które to filmowały, obkładali je tymi przewróconymi samochodami i przykrywali to wszystko dywanami. I stąd też wiele tych samochodów po prostu przesuwali, wywracali i stąd przewrócone samochody są na tym parkingu. Do tego fact-checku użyliśmy również zdjęć satelitarnych, przepraszam, z drona, jeżeli mógłbyś puścić. Tak się szczęśliwie złożyło, że operator drona, który filmował w marcu kilkakrotnie Buczę, sfilmował również tą maluteńką uliczkę, na której stoją te trzy samochody z naszego zdjęcia. Jest, w sumie są cztery filmy z drona i analiza tych filmów pozwoliła nam stwierdzić, że 3 marca samochody stały normalnie, ale już 28 i 29 na tych ujęciach z drona one są odwrócone kołami do góry. Widzimy tutaj ujęcie Jabłońskiej. To jest ta słynna uliczka, która... I widzimy nasz blok. On był przez chwilę widoczny na górze i po lewej stronie ekranu. Oczywiście siedzieliśmy nad tymi nagraniami dość długo. Widzimy ten nasz blok. Tam jest taki zielony. I robiliśmy zrzuty ekranu i na ile dało się to powiększyć i przeanalizować, to jakieś tam konkluzje mogliśmy wyciągnąć, które potwierdzały naszą tezę. Właśnie na tym, to będzie zrzut ekranu z ujęć z drona, na którym właśnie zaznaczyliśmy samochody, które odpowiadają numerom. Jeden to jest ten granatowy, dwójka to jest... No dobrze, ale prawda, my to wiemy, sądzę, że nie mylimy się tutaj. A to ustalili Państwo jeszcze, oni te odwracali, żeby te samochody nie odjechały, żeby one były wyższe, żeby przykryć dywanami, bo to jest ciekawe dla mnie. To znaczy, to było tak jak jeżeli Pan będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej o tym fact-checku, no to jest cały fact-check na naszej stronie opisany dokładnie. Z relacji z jednego mieszkańców
zresztą tego budynku niższego, który spisał całą tę relację i robił zdjęcia, i to jest w tym naszym fact-checku, ja już nie chciałam w takie szczegóły wchodzić. On właśnie opisuje to, że oni wjeżdżali tymi czołgami maksymalnie blisko budynku, żeby nie byli widoczni. Natomiast wyjeżdżając, oni po prostu wszystko rozwalali po drodze. Tak? Natomiast innymi wozami przybliżali te samochody, żeby obłożyć te czołgi jakby z boku, prawda? No taką mieli metodę. No pewnie, żeby to miało inny kształt niż czołg z góry. Tak. Dlatego właśnie, że cały czas latały drony i oni chcieli... I zresztą najczęściej stawiali te czołgi w rogu właśnie, w tym rogu, który no nie jest widoczne miejscu. Na tym zdjęciu no, trzeba by było sobie wyobrazić, za rogiem tego, za tymi samochodami jest róg i tam... Ale to zdjęcia są na naszej stronie, w tym artykule na ten temat. Więcej tych zdjęć. Tutaj muszę Państwa uprzedzić, tak? Że może być niemiło. Pojawia się w sieci zaraz po oswobodzeniu Buczy. Taka publikacja, ona się pojawia na rosyjskich, na stronach ambasad rosyjskich na przykład, w Kanadzie czy w Paryżu, ale też wśród zwykłych użytkowników sieci, że na tej ulicy Jabłońskiej w Buczy no jedzie samochód, no jedna z tych ofiar rusza ręką, prawda? I to jest kolejny dowód, kolejna taka narracja, że to jest wszystko sfingowane. Tutaj nie było żadnej masakry, żadnej zbrodni. To ktoś ustawił te ciała po prostu, porozrzucał. I to nawet nie są ciała, to są po prostu figuranci, to są jakieś manekiny. I mamy na Telegramie film, jakbyś mógł... Tak, to znaczy u nas się pokazuje w sieci z takim komentarzem właśnie, że mamy film w 16 tam sekundzie tego filmu, widzimy, że prawa ręka, czy tam po prawej stronie jedna z ofiar rusza ręką, to widać w lusterku, a później jest nawet dopisane, że te zwłoki siadają i w ogóle sobie gdzieś idą, prawda? Więc zobaczmy, więc tak jak zwykle, docieramy do źródła. No to nie jest ten nasz film. To jest ten film, ale jeśli możesz puścić, może nie cały, ale w każdym razie to jest prawdziwy film z relacji cały czas z 2 kwietnia z ulicy Jabłońskiej, który został nakręcony przez telewizję Espresso TV, ukraińską telewizję. Na tym filmie, w tym fragmencie, nie mamy tego momentu, który posłużył do dezinformacji. Szukamy dalej. Na stronie Ministerstwa Obrony Ukrainy jest nagranie, którego szukamy. To jest to samo nagranie. Za chwilę zobaczymy lusterko wsteczne, prawe. A może nie, a może już to dalej jest. To chyba było wcześniej. Nie? Jeszcze chwilę, przepraszam. Tak. Jest lusterka. Jakbyś się w pewnym momencie odpowiednim zatrzymał.
jest lusterko wsteczne. Okej. I zrzut ekranu z tego momentu pozwala autorom tej dezinformacji postawić tezę, że żadnej wojny tam nie było, żadnej masakry tam nie było. To leżą figuranci, dlatego że ktoś uważa, że jemu się coś w tym lusterku rusza. Rusza się ręka. Prawda? I teraz nasza weryfikacja cała, może przejdźmy, oparta była również na relacjach świadków, innych zdjęciach i rozmawialiśmy z naszym kolegą Danny Kempem, który tego dnia, 2 kwietnia, był razem z fotografem AFP i kamerzystą w Buczy i widział te sceny. Więc dla naszego fact-checkingu opowiedział, prawda, co widział. Przesłał nam również swoje własne zdjęcia. On nie jest fotografem AFP, tylko dziennikarzem tekstowym. Więc, ale też robił swoje zdjęcia telefonem, prawda. Więc jego relacja, którą tutaj zamieściłam dla Państwa, opowiada, co widział, prawda. Ale oczywiście nadal nie jest to dowód na to, że można mu wierzyć, prawda. Dlaczego wierzyć jakiemuś człowiekowi, który się nazywa Danny Kemp, jest po prostu dziennikarzem AFP. Może niekoniecznie. Więc tok myślenia jest taki, żebyśmy udowodnili, że te ciała leżą i przed 2 kwietnia, jak i po 2 kwietnia. I również korzystamy ze zdjęć satelitarnych i z nagrań z drona. To są te same nagrania, które już wcześniej pokazywaliśmy. I które pozwoliły zlokalizować bardzo dokładnie nie tylko budynki, ulice, nasze słynne samochody, które wcześniej omawialiśmy, ale również poszczególne ciała, poszczególnych ofiar. Dzięki temu mogliśmy stwierdzić, że mężczyzna, który leży, nie jest figurantem i nie podnosi, nie macha ręką i nie podniesie się za chwilę i nie pójdzie pobrać swoją garzę, tylko jest ofiarą tej wojny, który zginął wcześniej, leżał tam kilkanaście dni i leżał również później, bo tego dnia, 2 dnia kwietnia, jego ciało nie zostało zabrane. Jego ciało zostało zabrane następnego dnia. I moment, kiedy to ciało jest zabierane, pojawia się na tym zdjęciu. Zrobione to zdjęcie zostało przez fotografa AFP. Następnego dnia ekipa wróciła do Buczy i robiła kolejne zdjęcia. To jest zdjęcie mężczyzny, który miał być tym figurantem. I którego widzimy w lusterku bocznym. Więc jak na figuranta leżałby bardzo długo. Tu jest taka już dokładna analiza na podstawie zdjęć satelitarnych, które potrafią mieć niesamowitą rozdzielczość teraz i są bardzo dla nas pomocne w pracy. Na koniec chciałam
powiedzieć, że zanim coś się strasznego wydarzy, bardzo często już są fejki. Tu mamy przykład z tuż przed inwazją Rosjan na Ukrainę. Ponieważ ona wisi w powietrzu, to wszyscy myślą, że ona się zaraz wydarzy i oczywiście fajnie by było mieć od razu, zobaczyć ten atak, który zaraz się może wydarzyć. I tutaj jest zdjęcie, które pochodzi z jakiegoś poligonu rosyjskiego. To są ćwiczenia, ale ponieważ odpowiada naszemu wyobrażeniu o tej wojnie, która ma się wydarzyć, bo będą atakowane miasta, bloki, to się wpisuje doskonale w taki oczekiwany obraz nasz wojny, która będzie. I zdjęcia bardzo często też wykorzystywane są do cyberprzestępczości i kierują nas do stron phishingowych. A oczywiście strasznie chcemy zobaczyć tę wojnę, której jeszcze nie ma, ale ktoś uważa, że już ma, więc klikamy, nie zastanawiając się, pod wpływem emocji, przechodzimy do stron, które są po prostu niebezpieczne i na których nic nie ma. No ale już żeśmy sprzedali nasze dane. I takich przykładów też jest sporo, wykorzystywania zdjęć w celu cyberprzestępczości. I na to można, warto uważać. A zakończę może takim zdjęciem, które pewnie Państwo wszyscy kojarzycie. Starym zdjęciem z 1930 roku, kiedy nie było Photoshopa, ale były inne metody do retuszowania zdjęć. I więc dezinformacja. To jest rzecz stara jak świat. Ona była, jest, no i pewnie jeszcze będzie długo. Dziękuję, Maju, za to wprowadzenie do dyskusji. Myślę, że tutaj jest dużo wzburzającego, ale też fascynującego materiału do dyskusji, prawda? Widać, jak łatwo takie informacje można wprowadzać w obieg i jak łatwo one uzyskują status faktu po prostu, nie? I jak trudno się takie rzeczy potem sprawdza i odkręca. Z drugiej strony dla mnie to jest też niesamowity dowód na coś, co powiedziała Ariella Azoulay w swojej refleksji o fotografii. Ona właśnie powiedziała coś takiego, że aparat fotograficzny zmienia rzeczywistość, nie tylko ją rejestruje i sam fakt jego obecności jest czymś bardzo ważnym. I dla mnie najbardziej fascynująca była ta historia o człowieku, do którego zadzwoniła i który się dowiedział, że jego samochód został skradziony. Nie? Znaczy, bo kiedy się myśli o zmanipulowanych zdjęciach, prawda, no to najczęściej pozostajemy w takim paradygmacie tego, co tutaj widzimy, nie? Że jest zdjęcie Stalina ze swoim współpracownikiem, z Jeżowem, prawda, który potem zostaje usunięty z tego, albo nie wiem, ktoś tam zostaje dodany, albo coś tam zostaje zmanipulowane. Ale w dzisiejszych warunkach, prawda, jeśli jest jakieś zdjęcie jakiejś sytuacji, to szansa, że to jest jedyne zdjęcie tej sytuacji, jest praktycznie zerowa, nie? Prawie na pewno są zdjęcia innych ludzi, innych uczestników. Jeśli jesteśmy w stanie dotrzeć do tych zdjęć, to bardzo łatwo będzie nam zweryfikować. Nie? I więc ta taka sytuacja, w której jakby jakaś tam fotografia ma jakiś niesamowity ciężar, bo jest jedyna, prawda? To jest jakby coś, co produkujemy taki efekt. Nie? I mając tego świadomość, że tych zdjęć może być bardzo dużo i na przykład to co zrobiłaś, prawda, że nawet doprowadziłaś do wyprodukowania dodatkowych zdjęć, tak? Czyli ten człowiek tam pojechał po twoim telefonie, zrobił dodatkowe zdjęcia, które pozwoliły zweryfikować sposób interpretacji fotografii, nie? Czy tam zaramowania fotografii, która wzbudziła wasze wątpliwości. Nie?
Więc tutaj widać, jak bardzo to jest, jak bardzo też ten, jak nie wiem, zawartość informacyjna fotografii jest otwarta, nie? To znaczy fotografia jako nośnik informacji, nie? Że to jest coś, co jest po prostu, co ulega kadrowaniu, przekadrowywaniu, przekontekstualizowaniu. Fotografia jako obraz nie jest zamkniętym pojemnikiem na treść, nie? I ta treść zawsze jest, ta informacja, którą my jesteśmy w stanie z niej wydobyć, jest produkowana, prawda, w napięciu z jakimś tam kontekstem. I mi się wydaje, że to jest coś, co musimy zobaczyć, jeśli chcemy w ogóle współcześnie jakoś o obrazach myśleć, nie? Bo jednak nadal, nawet jeśli chodzi o takie tradycyjne dziennikarstwo, myślimy o czymś takim, prawda, że nie wiem, to jest coś, co wraca cały czas, nie? To zdjęcie jest warte tysiąca słów, prawda? Ale to cały czas jest takie myślenie, że mamy tą jedną fotografię, która nam wszystko powie, nie? A tutaj właśnie tutaj, w tych wszystkich historii, które opowiadałaś, to widzimy, jak bardzo to jest plastyczne, nie? No właśnie, bo wspomniałeś o tradycyjnym dziennikarstwie. Ja też tutaj, to jest rzecz, która nam, o której już wcześniej rozmawialiśmy jakby też i na pewno to jest coś, o co chcielibyśmy cię spytać, no bo masz doświadczenie pracy jakby w tradycyjnym dziennikarstwie do tych 5 lat temu, kiedy, czy od 3 lat temu, tak jak mówiłeś, przejścia do zajmowania się fact-checkingiem. No i właśnie jakby jakoś niezwykle też interesująca mi się wydaje różnica między tym obiegiem i krążeniem obrazów, no bo umówmy się, że to zdjęcie jakby znikającego jeżowa, które widzimy za nami, no jakby wszyscy je znamy oczywiście, ale jako przykład tej manipulacji, natomiast ono samo nie było szerowane, przesyłane, wklejane, rozdawane i tak dalej. No na pewno było w dużej ilości przedrukowań, ale to nie jest oczywiście ta skala, z którą mamy do czynienia w dobie mediów społecznościowych, więc trochę o to chciałbym podpytać. To znaczy, jak obserwujesz z perspektywy wielkiego doświadczenia jakby dziennikarskiego w tradycyjnym rozumieniu i zderzenia się z tą rzeczywistością właśnie social mediów, które są no, totalnie chyba inne, prawda? I jeszcze bym dodał taką jedną rzecz. Jak wyglądały dyskusje wewnątrz agencji, kiedy zaczynaliście w ogóle tę działalność, tę praktykę fact-checkingu? Zawsze jak jest nowa dziedzina dziennikarstwa, no to jest to fascynujące, bo to strasznie wciąga oczywiście. To jest, często siedzimy nad jakimś zdjęciem po nocy, póki się nie rozgryzie, o co chodzi, skąd to zdjęcie jest, kto je zrobił, co przedstawia. No to jest takie dziennikarstwo śledcze, które rzeczywiście wciąga. Też jest tak, że no nie jest, jesteśmy, oglądając materiał z Buczy, jesteśmy porażeni, po prostu jesteśmy zdewastowani. Oglądamy martwe ciała, patrzymy na tragedię, jesteśmy sami ofiarami jakby tej wojny w pewnym sensie. Oczywiście można to naprawdę porównać do tego, jak żołnierze wracają z frontu. Oni też są znokautowani psychicznie. My oglądamy bardzo z bliska straszne rzeczy i też jest to trudne, więc to nie jest łatwa praca, to nie, ale jest fascynująca i no rzeczywiście prowadzi do nieoczekiwanych, czasem śmiesznych sytuacji, kiedy ja siedząc w Warszawie znajduję komuś samochód w Buczy, a on tam jest, prawda? I to jest zupełnie science fiction. Dlaczego w ogóle tym się zajmujemy? Zajmujemy się dlatego tym, że jako AFP uważamy, że prawda jest po prostu wartością nadrzędną naszych społeczeństw. I jeżeli oddamy to pole innym, którzy gmyrają w internecie i wpuszczają dezinformację, to przegrywamy, po prostu przegrywamy jako społeczeństwo. I zależy nam na jakości dziennikarstwa, ale też na tym, żeby ludzie, którzy no, żyjemy wszyscy z telefonami cały czas, udostępniamy coś, nie sprawdzamy tego. Robimy to w sposób nonszalancki, nieodpowiedzialny.
nie ma osoby, która się nie nabrała na fake. To ja się nabieram też na fejki i może teraz mniej pracując w fact-checkingu, ale nie da się nie nabrać. Tak? No ale musimy jakoś trochę opamiętać się i rzeczywiście zacząć patrzeć na to, że to nie jest takie bez konsekwencji, prawda? Zmienia się nasze postrzeganie świata i naprawdę mamy wpływ na wiele rzeczy później. Jest też jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje super ciekawa i to się wiąże z czymś, co powiedziałaś Maju wcześniej, że my oglądamy te zdjęcia na ekranach telefonów, one są małe, że my ich nie powiększamy, że my się im nie przyglądamy z bliska, nie? I że często to są też bardzo, nie wiem, poruszone, nieostre, takie zdegradowane materiały, nie? No i Hito Steyr napisała taki tekst, prawda, w którym mówiła właśnie o takiej relacji, że teraz coś, co jest właśnie rozpikselowane, nieostre i poruszone, to jest coś, co jest takim nowym znacznikiem prawdy, nie? Tak jak kiedyś to było właśnie ostre zdjęcie zrobione przez profesjonalistę, prawda, tak teraz ten poruszony telefon wystawiony przez okno samochodu jest taki, ale to jest coś, co też mi się wydaje szalenie ciekawe, bo takie dyskusje na przykład w zawodowym polu, prawda, dziennikarzy, fotografów dziennikarzy, dotyczy jednak przede wszystkim manipulacji wewnątrz kadru, tak? To znaczy ingerowania w samą materię zdjęcia. I to jest ten przykład tutaj, który mamy, prawda, że mamy fotomontaż, że ktoś coś dodał, ktoś coś usunął i tak dalej. Ale my też tutaj widzieliśmy kilka przykładów, które właśnie dotyczą tego, że tam nikt nic nie manipulował, prawda, tylko dyskusja jest o tym, co my tak naprawdę widzimy na tym zdjęciu. I przez to, że to są nieostre rzeczy i poruszone, to jest też bardzo łatwo zrobić, nie? Więc nagle komuś się rusza rączka, prawda, ofiary, masakry i mówi, nie, no to jest aktor, prawda, i jest w stanie to po prostu taką wersję wypuścić w sieci, która potem jest powtarzana, prawda? I my patrzymy na ten sam obraz, a widzimy różne rzeczy, nie? I tu się okazuje, że właśnie, znaczy bardzo często to właśnie, znaczy bardzo często, no to właśnie jest to, że tekst, prawda, rama tekstowa ukierunkowuje odczytanie obrazu, prawda? Tak samo jak ten film, który pokazywałaś wcześniej, tych wystrzeliwanych rakiet, prawda? Wystarczy, że ktoś podpisze, że to jest ostrzał Kijowa, prawda? Widzimy rakiety, widzimy tekst ostrzał Kijowa i szerujemy, nie? To jest ostrzał Kijowa. Oczywiście pytanie, czy to jest dezinformacja, która jest szkodliwa, prawda? Wojna jest faktem, prawda? My potrzebujemy jakiegoś obrazu, który to jakoś, nie wiem, uprawomocnia, nie? Czy nie wiem, zakorzenia w jakiejś rzeczywistości, prawda? Możemy sobie powiedzieć, że taki obraz jest przybliżonym, czy jakoś jest ewokacją, prawda? Pewnego doświadczenia i tak dalej. Chociaż jeśli chodzi o fakty, no to jest nieprawdą po prostu, nie? No ale też bardzo łatwo potem zderzyć to właśnie z takimi obrazami, gdzie się właśnie w sposób bardzo no niebezpieczny, prawda, wypacza fakty właśnie po to, żeby wprowadzać zamieszanie, prawda, żeby odwracać uwagę od pewnych rzeczy, które się wydarzyły, tak jak to odwrócenie protestu, prawda, że mieliśmy, prawda, ten protest Owsiennikowej i to jest coś, co potencjalnie, prawda, co wybrzmiało, nie? I nagle tutaj powiemy, ale spójrzcie tutaj, tam się działo dokładnie to samo w Ukrainie, nie? Co ciekawe, ten fake z protestem w telewizji ukraińskiej w ogóle w polskich mediach społecznościowych nie chodził. W ogóle. Natomiast Francuzi, Brytyjczycy, Rumuni szerowali to i mówili, no widzicie, no oczywiście, no też jest protest, prawda? Więc... No bo te quasi informacje, one przemawiają do naszych, do naszej wiary, do naszych wierzeń, do naszego nastawienia do rzeczywistości, prawda? Tak. I one potwierdzają pewne rzeczy. No Niemcy na przykład mieli taką tendencję do jednak zawierzania Rosji, tak? Z różnych powodów, prawda? Historycznych, politycznych i tak dalej. I tam pewnie łatwiej było produkować fejki, które gdzieś tam dezawuują Ukraińców, prawda? Niż w Polsce, no gdzie raczej jest duża niechęć wobec Rosji, prawda? Więc i dlatego ten przeciwprotest u nas prawdopodobnie tak nie zaskoczył, nie? Więc to są też takie rzeczy, które widać, jak bardzo to tego typu manipulacje funkcjonują.
funkcjonują właśnie na afektach, nie? No tak, ale to jest w ogóle, tu bym jednak wrócił do tego wątku, znaczy to jest specyfika tych mediów społecznościowych, w których to krąży, to znaczy one są o wymienianiu się afektami, one nie są o informowaniu się o rzeczach, to znaczy, to się miesza, ale chodzi mi o to, że właśnie to jest ta najbardziej problematyczna ich cecha, to znaczy, że one służą, i mówiliśmy o tym wielokrotnie właściwie tutaj, to znaczy, że jak ja widzę, że wrzuca coś mój wujek, którego szanuję, no to jest moja relacja z wujkiem, to, że ja prześlę to dalej, a to nie jest jakby moja relacja z faktami, danymi, informacjami. I to jest, jakby tego nie było w momencie, w którym mówimy o tradycyjnych obrazach generowanych w ramach tradycyjnego dziennikarstwa, tak? które po prostu biorę gazetę, otwieram gazetę, w gazecie jest jakieś zdjęcie, pod spodem jest napisane, co się wydarzyło. No, a gazeta może mnie oszukiwać lub nie, natomiast dzieje się to w sferze informacji, a nie stricte afektów i emocji. Natomiast dlatego też pytałem właśnie o tą zmianę, którą były te media społecznościowe. To znaczy, że one rzeczywiście trochę zmieniają paradygmat tej całej wymiany, czy też właśnie tego, czy dystrybucji takich obrazów. No. I w ogóle też zmieniają naszą relację z obrazami, prawda? No to jest coś, co jest dla nas bardzo istotne, prawda? Że to, o czym teraz rozmawiamy, jest jakby, nie wiem, no, symptomem tego, jak głęboko ta zmiana sięga, tak? W jaki sposób obrazy mediują świat i w jaki sposób my z nimi wchodzimy w interakcję, nie? Że, no bo też nie powiedzieliśmy o tych pozytywnych stronach, prawda? Znaczy to, że to jest pierwsza wojna, która funkcjonuje w takim stopniu i w takim rozmiarze w mediach społecznościowych, prawda? Ale to też pozwala na wyprodukowanie jakiegoś innego rodzaju relacji, tak? No bo mówiło się o tym, prawda, że nie wiem, jeśli się nadaje wojnę przez media mainstreamowe, to w pewnym sensie jest jakiś rodzaj infotainmentu, nie? To znaczy, że ta wojna bardzo często zamienia się właśnie w taki rodzaj, nie wiem, słuchowiska, można powiedzieć, nie? To, że tak Baudrillard to opisywał na przykład w kontekście wojny w Zatoce, nie? Ale tutaj mamy taką sytuację, że bardzo cała masa ludzi się podpięła pod konkretne kanały na Telegramie na przykład, nie? Albo obserwowali konkretne osoby na Instagramie albo na TikToku i mieli takie poczucie, że bardzo konkretna osoba z bardzo konkretnego miejsca, z bardzo konkretnego czasu do nich mówi. I ta osoba, która do nich mówi, to jest osoba, która się dzieli swoim doświadczeniem cywila, nie? Jakby cierpiącej ludności cywilnej. No i to jest zupełnie inny rodzaj dostępu do tego rodzaju doświadczenia niż coś, co jest jakby przepuszczone przez ten filtr, prawda, dziennikarzy, dyskursu dziennikarskiego, nie? Więc w tym sensie to jest też coś, co mobilizuje, nie? Ludzi międzynarodowo i zwróćmy też uwagę na to, że to, co się wydarzyło w tych pierwszych dniach wojny, w jaki sposób jakby społeczność międzynarodowa została zmobilizowana, nie wydaje mi się, żeby to było możliwe bez mediów społecznościowych, nie? Znaczy w sensie ten rodzaj ciśnienia, jaki został jakby wyprodukowany, nie? To jest coś, co wydaje mi się nie mogłoby się wydarzyć, tak? 20 lat wcześniej. Ale z drugiej strony jest właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, tak? Trzeba mieć tego świadomość. I mam takie pytanie dotyczące tego. No, dużo się mówi o tak zwanej visual literacy, nie? Właśnie alfabetyzmie wizualnym, prawda? Znaczy jak czytać w ogóle sferę wizualną i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy są jakieś narzędzia, prawda? Czy możemy się, no, powiedziałeś, że nie możemy się przed tym uchronić, nie? Też ze względu na to, w jaki sposób my konsumujemy te obrazy. Jak w ogóle, nie wiem, jak zbudować jakiś rodzaj takiej uważności albo w jaki sposób obcować z takimi obrazami i jaką byś ty strategię obrała, tak? Żeby właśnie nie poddawać się tego typu manipulacji. No, nie. Znaczy, wziąć zawsze trzeba duży oddech, zanim się coś udostępni. I to jest chyba taka dobra rada. Zastanówmy się, czy to jest, zanim coś udostępnimy, zastanówmy się, czy to jest prawda, czy nie mamy jakiejś wątpliwości. Może zobaczmy to jeszcze raz, może warto wstrzymać się, bo to, co my uznamy za prawdziwe, nasi przyjaciele na Facebooku też uznają za prawdziwe. Bardzo jest też ważne i często tak się dzieje, że ktoś, kogo szanujemy, ktoś,
kto jest dla nas autorytetem. Jeżeli coś udostępni, no to skoro on udostępnił, to musi być prawda, prawda? Bardzo nie będę wymieniać osób, które właśnie działają w ten sposób, a udostępniają, są bardzo znanymi osobami i udostępniają masę fejków, masę. Więc to, że ktoś coś udostępnił, to nie znaczy, że to jest prawda. Ja mam też taki sposób patrzenia na tak zwany chłopski rozum, przepraszam bardzo za kolokwializm, ale no jeżeli coś mi się nie podoba w zdjęciu, no na przykład to nagranie z tymi wyrzutniami grat, no chodzą sobie jacyś ludzie po tym terenie, nie ma tam emocji, nikt się nie chowa, nie mają hełmów, no coś mi tutaj nie pasuje, prawda? Jeżeli coś mi nie pasuje, szukam, sprawdzam, prawda? To są takie pierwsze sposoby na zareagowanie. Natomiast jest cała masa narzędzi, które wszyscy mamy, nazywamy je OSINT, prawda? Open Source Investigation. To jest wyszukiwanie obrazem, odwrotne wyszukiwanie obrazem. Doskonałe są wyszukiwarki Google Grafika, prawda? Czy Image, Yandex, Tinai. Zapisujemy jakieś zdjęcie na pulpicie, jeżeli nie mamy linku i no bo wiadomo, że na Facebooku nie wszystko możemy później przekierować, ale w każdym razie zapisać można takie zdjęcie na i wrzucić do wyszukiwarki i szukać lepszej rozdzielczości, większego formatu, aż dojdzie się do źródła. Zawsze trzeba próbować dojść do źródła. Ja wiem, że jadąc rano do pracy, kiedy klikamy na telefonie, nie mamy na to czasu, prawda? Ale możemy to zrobić. Jest też wspaniałe narzędzie, które polecam, się nazywa InVID. Można sobie zainstalować i wtedy łatwo jest przeanalizować jakiś obraz czy nagranie. Ono jest dostępne dla wszystkich, współtworzyło je AFP. Jest bardzo łatwe, intuicyjne, więc narzędzi jest naprawdę dużo. Ale przede wszystkim wziąć duży, głęboki oddech, zanim się coś udostępni, bo no nie wszystko jest. Ja tylko chcę dodać, że taka fajna zasada, którą polecam wszystkim wrażliwym na obraz i którzy pracują z obrazem, szczególnie teraz, kiedy ta wojna toczy się głównie w mediach społecznościowych i jest to wojna na informacje, zasada ABC. Assume nothing, believe nothing and check everything. I po prostu zanim cokolwiek udostępnimy, weźmy ten oddech głęboki i najpierw sprawdźmy. To tyle. Tak, dziękuję. No właśnie, ja bym też przy okazji zapytał, jakby jak już jesteśmy przy takich jakby zasadach BHP działania w sieci. No właśnie, bo tak żeby mieć jasność, jak wygląda wasza praca w sensie jakby w punkcie dojścia. To znaczy, to jest tak, że bo współpracujecie z Facebookiem, prawda? I te jakby dochodzenia, które przeprowadzacie i te fact-checki, one są nie tylko dostępne na AFP, sprawdzam, ale potem też... Tak, więc one są przede wszystkim robione po to, żeby osoba, która udostępnia fałszywą treść, mogła dowiedzieć się, że to, co udostępnia, jest nieprawdą albo jest przekłamaniem, to zależy... jaka to jest kategoria tego przekłamania i przeczytać artykuł, nasz artykuł, który tak wygląda, opisuje nasze śledztwo i w którym przeprowadzamy jakby dowód, że coś jest nieprawdą. Ja na koniec właściwie zapomniałam o tym przykładzie, a w sumie on jest bardzo dobry, bo mówiłeś o tym braku ostrości zdjęć, prawda? Tu mamy zdjęcie, również to jest zrzut ekranu z biurka prezydenta Zeleńskiego z takim dopiskiem, że no jest narkomanem i że ma kreskę
kokainy na swoim biurku, a na, po prawej stronie od zdjęcia jest woreczek i tam jest jeszcze więcej. A w ogóle to wszystko, ten fake się pojawił zaraz po tym, jak Putin powiedział, że oczywiście, że Łęcki jest narkomanem. Więc jakiś tam cytat prezydenta Putina, to oczywiście wrzucone do umysłów, prawda, i mamy fejki, które pokazują namacalnie, siedzi w biurze swoim i co robi wieczorem, jak nagrywa te swoje filmiki, no to ma kokainę. I tutaj i właśnie jest to, że kompresowane zdjęcie wiele, wiele razy i my zobaczymy, już jest tak skompresowane, że nie widzimy, że te linie białe to są refleksy od ramki ze zdjęciem, a dwie linie równoległe są po prostu dekoracją tego biurka. I wystarczy przejrzeć, zgromadzić inne zdjęcia, żeby zobaczyć, że może to nie jest zbyt widoczne, że na biurku po prostu są takie dekoracje. Biurko odziedziczył po swoich... Tu mamy kolejny fake zrobiony podobnie. Jakaś rozmowa, to była jakiś czat zrobiony i też mu dorzucono. No tutaj jest ingerencja. Tak, to jest, tu już jest po prostu wrzucona ta kokaina tak luzem w dużej ilości. Ja nie wiem, kto by to przeżył. I tu mamy porównanie kadrów, na których widać, że w oryginalnym nagraniu tego oczywiście nie ma. Ale ktoś sobie zadał duży trud, żeby... Przepraszam, ja już krótkie pytanie mam, właściwie podwójne pytanie. Pierwsze to, jaka jest zasada wyboru tych informacji, tych obrazów, którymi się zajmujecie, a drugie z tym związane, to jaki jest poziom, jak to delikatnie powiedzieć, satysfakcji z pracy, to znaczy, bo po pierwsze tych obrazów, które nas zalewają i do których można mieć podejrzenie, że są fałszywe albo w jakiś sposób manipulują, jest no po prostu miliony. No. Ciężko podać ilość, natomiast dłubanie nad jedną taką sytuacją zajmuje pewnie, to no w Polsce wiem, że nie jesteście dużym zespołem, pewnie no w skali całej agencji jest tych osób więcej, no ale informacji razy ilość krajów, języków i tak dalej, więc no jesteście w stanie się zająć jakimś mikroułamkiem, więc jakby jaki jest klucz i jakby co się z tym dalej dzieje, to znaczy czy widzicie efekty w postaci, dobra, faktycznie Facebook, nie wiem, oznaczył jakoś, czy ktoś usunął, przeprosił może nawet, albo jak to się przekłada na... Bo mnie to przed tym spotkaniem takie pytanie, które mi chodziło po głowie, to po co to robicie? Jakby czemu agencja prasowa, no która... Czemu wykonuje pewien rodzaj misji, tak? Bo nie czerpie z tego korzyści. No tak jak powiedziałam, nam zależy na dobrym dziennikarstwie. Uważamy, że media społecznościowe nie powinny psuć takich wartości jak dobre dziennikarstwo i każdy ma prawo do informacji, do prawdy i po prostu zależy nam na tym, żeby ludzie mieli dostęp do prawdy, więc jeżeli jest dezinformacja, to staramy się z nią walczyć. Ale przepraszam, bo ja nie odpowiedziałam na pytanie, które jak to do końca działa, to znaczy i to będzie również odpowiedzią na pytanie, jakie są kryteria wyboru, jakie są... Rzeczywiście my jesteśmy dwie w redakcji w Warszawie, które zajmują się fact-checkingiem, więc zespół jest mały. Fałszywych treści jest bardzo dużo i oczywiście nie nadążamy. W momencie, kiedy siedzimy w jakimś śledztwie, czasem naprawdę kilka dni, jak to śledztwo związane z samochodami w Buczy, prawda? To naprawdę zajęło nam sporo czasu.
I konsekwencją naszego fact-checku jest to, że osoba, która udostępniła fałszywą treść, będzie miała podlinkowany nasz artykuł. To znaczy ona będzie się mogła dowiedzieć, jaka jest druga strona, prawda? To znaczy druga strona, prawdziwa strona. Oczywiście, jeżeli będzie chciała, to przeczyta, jeżeli nie, to nikogo nie możemy do tego zmusić. Tak? Natomiast Facebook dołączy do tego posta nasz artykuł, który będzie tłumaczył, że skoro my uważamy, że to jest fałszywa treść, to musimy to pokazać, musimy to udowodnić, musimy pokazać narzędzia, którymi posługiwaliśmy się w naszej pracy, żeby coś takiego udowodnić. Nie wystarczy dementi z kancelarii prezydenta Zelenskiego, że nie jest narkomanem, prawda? Bo nikt w to nie uwierzy. Nikt w to nie uwierzy, po prostu to nie tak. Musimy pokazać, na czym polegała manipulacja, w którym momencie na tym filmie pojawiła się kokaina. Pokazać, że w źródłowym materiale jej po prostu nie było. I teraz osoba, która udostępniła fałszywą treść, zrobiła to w jakiś sposób nieświadomy, niecelowy, może się odwołać i my zdejmujemy taki rating, tylko chodzi o to, żeby na swojej stronie napisała, udostępniliśmy fałszywą informację i taka jest prawdziwa. To jest wtedy zdejmujemy rating i to się zdarza. Ja mówię, każdy z nas naprawdę to jest, wszyscy nabieramy się na dezinformację. A czy są przypadki, że ludzie idą zaparte i wręcz nerwowo? No tak. Bardzo nerwowo reagują. Mamy, to nie jest łatwa praca, bo na ogół uważani jesteśmy za cenzorów, za opłacanych przez nie wiem kogo, Billa Gatesa, Sorosza, dziennikarzy, którzy pracują na czyjeś zlecenie, żeby sprzedać jakąś wersję świata. Natomiast, także, no owszem, otrzymujemy pogróżki, będziemy wisieć, będziemy, no tak, to jest dosyć stresujące i niemiłe. Natomiast zdarzają się, rzadko bardzo, ale zdarzają się bardzo też miłe reakcje, ludzie dziękują nam, że oni się dowiadują ważnych rzeczy i naprawdę nie wiedzieli. Cieszą się, że jesteśmy, że konsultują naszą stronę i zdarzają się takie miłe sytuacje. Nie jestem chciałem jeszcze dopytać, no bo mówiłaś nam przed spotkaniem, że AFP zajmuje się fact-checkingiem od około 5 lat. Tak? Tak. A czy jesteś w stanie zrekonstruować historię tego? To znaczy, czy było jakieś wydarzenie, czy była jakaś dyskusja, która wynikała jakby z czegoś, co się wydarzyło, co doprowadziło w ogóle do tej decyzji wewnątrz agencji, żeby powstała taka jednostka? No, AFP ruszyło z fact-checkingiem tuż przed wyborami Macrona pierwszymi. Wcześniej Stany i to, co się zaczęło dziać w Stanach, to wszyscy Państwo wiecie. I najpierw była redakcja w Paryżu, później redakcja w Londynie. Warszawa była jedną z pierwszych redakcji później, więc no dzisiaj nie ma właściwie. Wszystkie agencje prasowe mają fact-checking. Reuters ma fact-checking, Associated Press, większe dzienniki, telewizje, więc to się stało po prostu normą. Poważne media zajmują się również fact-checkingiem. W Polsce jest demagog, jest konkret. Jesteśmy my, także no, coraz więcej jest takich. Każdy ma inny sposób pracy. Jest na przykład papowska strona, nazywa się Fake Hunter.
oni mają troszkę inny sposób pracy, oni często odwołują się po prostu do dementii rządowego i skoro rząd mówi, że nie, no to nie, ale dla nas to jest wiele, znaczy każdy oficjalny głos nie jest wystarczający, żeby oprzeć na jakimś dementii cały fact-checking. Dwa dni temu pracowałam nad takim fejkiem, który mówi, że rodzice Zełenskiego mieszkają w Izraelu, tam kupili willę, za nie wiem, 9 milionów czegoś tam leją wodę słoną do basenu i mają obywatelstwo izraelskie. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy to zweryfikować. Właściwie demencji ze strony prezydenta Olińskiego jest niewiarygodne, znaczy nie wystarcza, nie, jest niewiarygodne, no co z tego, że my mamy to, prawda, ale nie wystarcza. W Izraelu dostaliśmy informację, ale też nieoficjalną, że nie mają obywatelstwa, prawda, ale jest to nieoficjalna ze względu na to, że jest ochrona danych i oni nie mogą oficjalnie powiedzieć, więc też nie możemy tego użyć, więc niestety nie zrobiliśmy tej informacji. Czy Państwo macie jeszcze pytania do Mai może? Okej. Okay. Jeśli nie ma pytań, to myślę, że powinniśmy dobijać powoli do końca tej dyskusji. Ja bym jeszcze powiedział jedną rzecz, to znaczy, bo też myślę sobie, że ta konieczność fact-checkingu jest jako takiej w ogóle nowej praktyki, jest też związana pewnie z tym, że duże outlety mediowe no, korzystają właśnie z mediów społecznościowych jako źródeł, tak? I tym bardziej należy to sprawdzić, prawda? Czy wiem, z blogów, prawda? Właśnie z feedów, tak? I to są rzeczy, które, no, no, które nie są pisane przez dziennikarzy, nie są często przygotowywane przez ludzi, którzy mają przygotowanie takie dotyczące właśnie weryfikowania faktów, prawda? Albo nie wiem, metodologii, prawda? Nie wiem, no, dziennikarskiej, nie? Więc to są po prostu rzeczy, jeśli się korzysta z takich informacji, no to trzeba je sprawdzić. No jednym z takich ostatnich też historii właśnie niewojennych, które były dosyć głośne, no to jest historia oskarżenia kuratorów dokumenta ostatnie, która teraz się otwiera, o antysemityzm. I cała ta historia została nakręcona przez jeden post na blogu, który został przejęty przez duże gazety niemieckie, poważne gazety, bez sprawdzenia tego, a ten post na blogu był bardzo stronniczy i momentami nieprawdziwy. I rozpętała się ogromna burza medialna, no, która też realnie wpływa w ogóle na to, co się tam dzieje, no, w wyniku działania no, kilku lub jednej osoby, która po prostu miała jakiś tam, nie wiem, rys paranoiczny, prawda, i no, ale to nie jest jedna osoba, znaczy to jest w ogóle większy problem w Niemczech, prawda, i przez to, że to jest większy problem w Niemczech, taki jeden głos, prawda, z bloga, niesprawdzony, w ogóle nieskontekstualizowany, no, spowodował jakąś ogromną burzę, nie? Jest głos z sali. O! Czy nie niepokoi Pani, że używa Pani tych samych narzędzi do sprawdzania, jak te, które służą do tworzenia i rozpowszechniania? Bo gdy Pani, no bo jakby... Nie wiem, czy Pani rozumie moje pytanie, jakby... Zastanawiam się, czy ja używam tych samych narzędzi. No, kwestia zaufania, no, kwestia zaufania do Google Earth jest kwestią też umowną do pewnego stopnia. Czy Pani w ogóle myśli o tym? Zaufanie do Google'a. No ja nie używam tylko Google'a. Także to są bardzo różne wyszukiwarki, to nie ograniczamy się do jednej wyszukiwarki, nie ograniczamy się do jednego sposobu sprawdzania. Cały czas mówiłam starałam się może powiedzieć, że nie możemy bazować na jednym źródle przy sprawdzaniu. Zawsze docieramy do świadków, do oryginalnego materiału, do innych zdjęć,
Więc nie sądzę, żeby ktoś mógł mnie w coś wmanewrować, jeżeli pan miał to na myśli. Znaczy, wydaje się, że twórcy fejków nie dzwonią do właściciela ciężarówki, którą znajdą na zdjęciu gdzieś i nie rozmawiają z tą osobą konkretnie, weryfikując i prosząc, żeby poszła i zrobiła zdjęcia i przysłała. Nie? Jakby to jest taki case, w którym przekonałaś mnie absolutnie, że to jest level weryfikowania u wielu źródeł. Więc tutaj to mi się wydaje... Znaczy, to jasne. No. My musimy mieć... Ja się nie mogę pomylić. Ja muszę mieć 300% pewności. Ja nad sobą mam edytorów, którzy pilnują, żebyśmy się my, autorzy fact-checków, nie pomylili, prawda? Więc ja mam bardzo rygorystycznych edytorów, którzy mi odrzucają na przykład jakiś debunk, bo po prostu uważają, że nie udowodnimy tego, że rodzice Żeńskiego nie mieszkają w Izraelu. Może jutro pojadą. Prawda? Więc są ograniczenia i bardzo wiele weryfikacji po prostu upada. Nie możemy ich zrobić. Jeżeli nie mamy tej 300% pewności. Ja chciałem na koniec podziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękujemy. No dobra, tak, już chyba, chyba kończymy. To mamy proszę wpudo. Czytać AFP sprawdza. Tak. Lajkować, jeżeli można, czy nie. Szerować. Odetchnąć. I... Tak, no. I uważać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.